Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. W Dziejach Apostolskich znajdujemy słowa nawiązujące do otwierania oczu i to są słowa apostoła Pawła, 26 rozdział Dziejów, 18 werset. I tutaj to są słowa Pana Jezusa skierowane do apostoła Pawła, gdzie Pan Jezus powiedział do apostoła Pawła takie słowa: podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się Tobie, żeby ustanowić Cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, których Ci się objawię. Wybawię Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię teraz posyłam, dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, że sługa ten został posłany po to, żeby otwierać ludziom oczy, a dokładnie, żeby doprowadzać ich do uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. I to jest kluczowa rzecz, że część ludzi myśli, że tak jak ci faryzeusze, jest z nimi nieźle i widzą, ale są ślepi, a są tacy, którzy w pokucie uznają, że nic nie widzą, ale dzięki temu właśnie Bóg otwiera ich oczy na sprawy Boże z łaski, zbawiając ich przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie jest tak, że ten stan ślepoty będzie zawsze, bo objawienie Jana, pierwszy rozdział, mówi, że każde oko ujrzy Pana Jezusa, gdy On przyjdzie sądzić ziemię. To jest 7 werset pierwszego rozdziału. I tutaj wyraźnie widzimy, oto przychodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko, także ci, którzy Go przebili. I będą lamentować przed Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. Czyli widzimy, że nadejdzie taki moment, że zarówno jedni, jak i drudzy, jak i trzeci, każdy zobaczy Pana Jezusa przychodzącego z obłokami, przychodzącego na sąd, przychodzącego po 7 latach ucisku. I to nie jest tak, że ktokolwiek będzie mógł wtedy powiedzieć, że nie rozumie, nie wie, o co chodzi. I odnośnie oczu jeszcze mamy ostrzeżenie do chrześcijan dzisiejszego czasu, czyli czasów Laodycei, kiedy jest to bardzo kuszące, żeby być letnim, ani zimnym, bo zimnym już ktoś, kto poznał Słowo Boże, być nie chce,
A gorącym niebo jest moda taka, że no nie mogę być fanatykiem dla Jezusa. Lepiej, żebym był taki jak ślimak w skorupce. Wystawiam rogi i pyszczek w niedzielę i w środę, a tak poza tym jestem schowany w tej skorupce letni, jak ta woda, którą tutaj Pan Jezus powiedział, że wypluje ją z ust swoich z obrzydzenia. I radzę Ci, to jest trzeci rozdział od 18 wiersza, a nawet od 17. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba Twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Czyli widzimy, że wszystko jest w Panu Jezusie. Wszystko, czego brak, żeby widzieć, to jak On chce, żebyśmy widzieli. I nawet jeśli później te oczy spuściliśmy z Pana Jezusa, to mamy z powrotem na Niego te oczy skierować, bo jeśli patrzymy gdzie indziej, to jest to tak, jakbyśmy byli ślepi. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony.